W imieniu Urzędu Miasta Gminy Stryków zapraszamy do obejrzenia lutowego wydania programu Spotkajmy się w Strykowie. W dzisiejszym serwisie znajdziecie Państwo relacje m.in. z przebiegu gminnego konkursu pożarniczego, a także z obchodów 151. rocznicy Bitwy pod Dobrą oraz towarzyszących im Marszu i Biegu Powstańca. Na koniec pokażemy niepełnosprawnego Marka Cłapińskiego ze Swędowa, który opowie o swojej pasji, jaką jest rugby na wózkach. A zatem spotkajmy się w Strykowie już teraz. Pod koniec ubiegłego roku o Strykowskiej Przychodni Zdrowia zrobiło się głośno, niestety nie za sprawą wyremontowanego budynku, w którym się mieści, lecz konfliktu dotychczasowego niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej Remedium z magistratem. W lokalnych mediach pojawiło się wiele nieprawdziwych informacji, które godziły przede wszystkim w burmistrza Andrzeja Jankowskiego. Obarczono go winą za wypowiedzenie umowy spółce, której właścicielem jest miasto Głowno. Tymczasem prawda jest zupełnie inna. Remedium notorycznie nie przestrzegało umowy z gminą Stryków. Niepłacenie od początku funkcjonowania tego podmiotu, czyli od 2011 roku, nieprzestrzeganie tej umowy, które polegało na niepłaceniu w terminie czynszu za ten obiekt, do tego stopnia, że musieliśmy wysyłać wezwania przedsądowne do zapłaty, a następnie komisje, które stwierdziły, że obiekty te są również podnajmowane, czyli pomieszczenia w tych obiektach innym podmiotom, bez wiedzy właściciela, i to było sedno dotyczące wypowiedzenia zawartej umowy. Burmistrz próbował wcześniej polubownie rozwiązać narastający konflikt, jednak spółka Remedium nie wykazywała woli porozumienia się, a wręcz przeciwnie, konsekwentnie szła na konfrontację. Byliśmy oskarżani w mediach o to, że ukradliśmy sprzęt, że zawłaszczyliśmy pomieszczenia, które były naszymi, że dokumentacja, która została zagarnięta przez burmistrza, cytuję wypowiedzi pana prezesa i pana burmistrza Głowna, powoduje tą sytuację niekorzystną dla pacjentów, co oczywiście jest ewidentną nieprawdą. To obecna opinia organów, które się tym tematem zajmują, chociażby Rzecznika Praw Pacjenta, który stwierdził definitywnie, odpowiedzialnym za dokumentację medyczną, którą należy pacjentom udostępniać, jest spółka Remedium, a nie burmistrz. W miejsce głowieńskiej spółki powstały dwie nowe, założone przez dotychczasowy personel Strykowskiego Ośrodka Zdrowia i to one przejęły świadczenie wszystkich usług dla pacjentów. Nic się tak naprawdę nie zmieniło. Pacjenci nadal są przyjmowani w tych samych godzinach, o tych samych porach. Niestety z powodu braku uzyskania kontraktu z NFZ-em musieliśmy w jakimś stopniu tutaj sobie dawać radę, więc wprowadziliśmy minimalne opłaty za korzystanie z usług rehabilitacyjnych. Pomimo wielokrotnych próśb, pisania pism do NFZ-u, w tym momencie nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi i nie możemy powiedzieć, kiedy ten kontrakt dostaniemy. Brak kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia nie powoduje jednak, że wszyscy pacjenci muszą płacić. Bezpłatnie są nadal przyjmowani ci, którzy skierowanie otrzymali jeszcze w zeszłym roku. Burmistrz Jankowski uspokaja, że niebawem sytuacja w podstawowej opiece zdrowotnej w naszej gminie wróci do normy, a mieszkańcy na pewno nie będą mieli ograniczonego do niej dostępu. Chcę uspokoić mieszkańców, że zrobimy wszystko, aby ta działalność podstawowej opieki medycznej, tak w Ośrodku Zdrowia w Strykowie, jak i w ośrodkach w Dobrej, Mroczewicach, w Niesłukowie, była dla mieszkańców czyniona w sposób odpowiedni, nie na gorszym poziomie, na poziomie nie gorszym niż dotychczas, a nawet, mam nadzieję, lepszym. Pozostaje nam tylko uzbroić się w cierpliwość i przyzwyczaić do nowych podmiotów, które zamiast spółki Remedium dbają odtąd o nasze zdrowie.
Jak co roku uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu naszej gminy biorą udział w gminnym konkursie wiedzy pożarniczej. Jak przyznają organizatorzy, nie jest to wiedza łatwa, szczególnie, że nie uczy się jej w ramach klasycznych lekcji szkolnych. Jeżeli ktoś podstawowy, na przykład statut, przeczyta ustawę o ochronie przeciwpożarowej, no to już może odpowiedzieć na część tych pytań. Tradycyjnie przedstawiciele swoich kategorii wiekowych uczestniczą najpierw w części pisemnej, a następnie w praktycznej konkursu. Organizatorzy dbają, by każda edycja nieco różniła się od poprzedniej, choćby poprzez różne zestawy pytań czy przeznaczone do rozpoznania przez uczestników elementy wyposażenia strażaków i wozów ratowniczo-gaśniczych. Na szczęście nie jest to wiedza tajemna, bo zawodowi strażacy chętnie pomagają w przygotowaniach do konkursu. Zawsze jesteśmy otwarci na wizyty, szczególnie w miesiącu maju. Ten miesiąc nieformalnie tak nazywa się miesiącem ochrony przeciwpożarowej. Szczególnie wtedy organizujemy tak zwane dni otwarte strażnic, ale również i często mamy gości z różnych szkół. Mimo wysokiej poprzeczki, jaką postawili młodzież organizatorzy, uczestnicy poradzili sobie całkiem dobrze. Pierwsze miejsce w kategorii szkół podstawowych zdobył Wojciech Boncela. Wśród gimnazjalistów wygrał Krzysztof Pelski, natomiast szkoły ponadgimnazjalne najlepiej reprezentował Piotr Wiśniewski. Zainteresowanie strażak z gaszeniem pożarów to się wzięło z tego, że raz do szkoły przyjechało Państwowa Straż Pożarna. No i pokazywała nam te wszystkie sprzęty, prądownice, węże. Przewieźli nas nad dworzem strażackim na sygnale. No i stąd te zainteresowania. Nasza pani od technik nam przygotowała jakieś materiały. Z internetu też braliśmy testy od kolegów z klas innych. W przyszłość planowałem, chciałem zostać strażakiem i nadal chcę. Będę do tego dążył i będę próbował. Laureaci gminnego etapu konkursu Młodzież zapobiega pożarom wezmą udział w jego powiatowych eliminacjach. Jeśli wzorem ubiegłych lat i tam staną na podium, wyjadą reprezentować gminę Stryków w ogólnopolskich zmaganiach z niełatwą wiedzą pożarniczą. Strykowianie udowodnili, nie po raz pierwszy zresztą, że nie boją się igieł i strzykawek i chętnie dzielą się życiem. 2 lutego w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Targowej Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi przeprowadziło akcję poboru krwi. Mieszkańcy naszej gminy całe niedzielne przedpołudnie licznie zgłaszali się do punktu zbiórki. Powinno tutaj być jak najwięcej ludzi, mieszkańców Strykowa, aby pomóc tutaj potrzebującym. Ludziom, którzy potrzebują krwi, potrzebują pomocy. Też nie wiadomo, kiedy sami będziemy potrzebować. Od wypadku brata tak jest, zaczęło się tak i on daje, nie? To już 2000 roku tak on daje krew, nie? Choć odważnych nie brakowało, postanowiliśmy sprawdzić, czy honorowe krwiodawstwo w Strykowie jest aby na pewno powszechnym zjawiskiem. Nie jest przecież tajemnicą, że mitów na temat zagrożeń płynących z bliskiego kontaktu z igłą jest bardzo dużo. Od zwykłego lęku przed zemdleniem, przez możliwą anemię, a na zarażeniu się wirusem HIV skończywszy. Na szczęście nasi mieszkańcy w przeważającym stopniu nie wierzą w takie bajki. Ja oddawałem krew 10 lat temu, będąc w wojsku, szczególnie osocze. Od tamtej pory nie oddaję krwi, bo dałem wtedy bardzo dużo, ale warto oddawać krew, bo krew ratuje życie, to jest wiadoma rzecz. Tak, oczywiście można słyszeć, tak, że jest potem nadprodukcja i są problemy różne. Kwestia ryzyka, no ale we wszystkim można tak ryzykować. Czemu nie? Kiedyś mogłabym spróbować. Warto oddawać krew? Myślę, że tak. Mąż tak, ale nie ja. Może warto spróbować. No warto, ale... To igła? No, nie lubię zaszczyków. Nie wiedziałem, jaką grupę mam i dlatego nie oddawałem, a tak to będę oddawał. Można śmiało powiedzieć, że do ratowania życia jesteśmy pierwsi w kolejce. A tych nielicznych, którzy jeszcze trochę się boją, niech przekonają słowa specjalisty. Nie ma się co bać, bo w tej chwili te igły są już nowoczesne. Są pobierana jest krew tak, w takich komfortowych warunkach, także nie jest to tak, jak było wiele, wiele lat temu i naprawdę zachęcam i nie ma się czego bać. Pamiętajmy, że krwi nigdy nie jest za wiele. Co minutę w naszym kraju potrzebny jest litr krwi. Życie każdego pacjenta potrzebującego transfuzji zależy więc od wszystkich nas. Kiedyś to my możemy znaleźć się przecież w takiej samej potrzebie.
W 151. rocznicę bitwy pod Dobrą, która rozegrała się w trakcie powstania styczniowego, mieszkańcy gminy Stryków oddali hołd poległym bohaterom. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą z udziałem pocztów sztandarowych szkół i ochotniczych straży pożarnych. Następnie na cmentarzu w Dobrej pod mogiłą uczestników wysłuchano opowieści o bitwach, odegrano najważniejsze pieśni patriotyczne, a także hymny oddziałów biorących udział w powstaniu styczniowym. Na koniec złożono kwiaty pod pomnikiem. Burmistrz miasta gminy Stryków, pan Andrzej Jankowski. Po raz drugi już pamięć o powstaniu styczniowym uczczono w Dobrej na sportowo. Marsz i bieg powstańca przyciągnął rekordową liczbę zawodników nie tylko z naszego regionu, ale z całej Polski. To podłoże historyczne ma tutaj znaczenie, bo ci ludzie, którzy stają na starcie tego biegu, chcą jakoś tam uczcić tych powstańców, którzy walczyli 151 lat temu. Ale no to są twardzi ludzie i raczej chcą się też zaprezentować w warunkach zimowych. To znaczy w tym roku to mamy praktycznie wiosnę, ale w ubiegłym roku była gorsza aura, a jednak wszyscy byli zadowoleni. Po raz pierwszy zorganizowany został Marsz Powstańca. W konkurencji Nordic Walking na dystansie 6 km wystartowało 60 zawodników. Dobra okazja, a dla mnie też ma znaczenie, ze względu, że ja byłam historykiem, więc od razu sprawdziłam, dlaczego bieg powstańca. No i się dowiedziałam, że akurat w powstaniu tutaj brały udział, muszę powiedzieć, 4 kobiety, co było niespotykane w wieku XIX, żeby kobiety walczyły tak o wolność. Już trochę chodzimy, a ze strony biegam po Łodzi, dowiedzieliśmy się, że jest taka możliwość, a ponadto no, to też śledziliśmy z tamtego roku. Nie startujemy w biegu, ale się ucieszyliśmy, że jest Nordic Walking. Od ponad roku już startuję właśnie regularnie w zawodach kickowych Nordic Walking. I dzisiaj no, chciałem się sprawdzić na nowej trasie. I wystartowali zawodnicy, drugi bieg powstańca Dobra. Na starcie biegu powstańca w tym roku stanęło ponad 400 amatorów sportowej rywalizacji. Nigdy tutaj jeszcze nie biegłem, ale z tego co słyszałem, że to jest park wzniesień, czyli będzie trochę taki delikatnie górskie, nie? Prawda? Ja pochodzę z Łodzi i postanowiłam zaprosić, czy namówić znajomych, żeby przyjechali tutaj z nami, ze mną na taki fajny bieg górski. Zresztą to jest bieg górski, więc interesują nas biegi górskie i no, myślę, że to jest dobra okazja. Długie podbiegi strome. Po roztopach jeszcze trochę zostało błota, także ta trasa technicznie dosyć trudna, aczkolwiek są miejsca, gdzie jest łatwo, jak na przykład tutaj przez wieś, gdzie jest trochę asfaltu. Trasa zróżnicowana, ale to dobrze, także nie ma monotonii, także ciekawy bieg na pewno się zapowiada. Trasa biegu powstańca na dystansie 10 km wiodła w malowniczej scenerii Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Wspaniała, wręcz wiosenna pogoda sprzyjała zawodnikom, ale też przyciągnęła tłumy widzów. Na trasie biegu swoich faworytów nie opuszczali też fani i ich rodziny. Mój mąż często biega, jest piłkarzem w klubie cyrkowskim, a biegnie pierwszy raz. To był bardzo spontaniczny, taki spontaniczna decyzja. I oczywiście my mu gorąco kibicujemy. Mam nadzieję, że jego dobre serce wytrzyma i będzie dzielny jak powstaniec w Dobrej. Ostatecznie pan Piotr ukończył bieg na 105. miejscu. Pierwszy na mecie zameldował się natomiast Krzysztof Pietrzyk z Koluszek. Organizatorzy zapewniają, że sportowe zmagania na cześć powstańców na stałe wpiszą się w kanon najważniejszych wydarzeń w biegowym kalendarzu. A tegoroczne ogromne zainteresowanie udziałem zarówno w marszu, jak i biegu przełajowym tylko potwierdza, jak ważne i potrzebne są to wydarzenia. Marek Cłapiński jest mieszkańcem Swędowa. 9 lat temu uległ wypadkowi, wskutek czego jest sparaliżowany. Odnalazł jednak sens w życiu i dziś opowie o swojej historii i pasji. No, zaczęły się wygłupy, ganiania różne. No i skoczyłem do wody za bratem dziewczyny. Uf, było za płytko, bo no, w tym miejscu nie powinno się skakać do wody. No i stało się, uderzyłem głową w dno. No i od tamtej pory się zmieniło wszystko. No.
człowiek jakby się narodził od nowa, zaczyna wszystko. Zaczyna się uczyć jeść, oddychać, ubierać. Po prostu tak jakby się od nowa narodził. No jest to duży szok dla organizmu i ciężko jest to wytrwać psychicznie, fizycznie też. No ale trzeba wybrać, poddać się, To nie w moim typie jest tak, żeby tak zaraz się skreślić na początku. No. Byłem w Spale na takich zajęciach 2 tygodnie. No i tam Tomek Domański właśnie powiedział, czy bym nie chciał spróbować zacząć trenować rugby na wózkach. Ja mówię, spróbuję, zobaczymy, czy będę się nadawał, bo człowiek jest taki słaby, nie bardzo sprawny. No mówią, że tam tacy ludzie grają. No, pojechałem raz. Bardzo mi się to spodobało, bo sport bardzo kontaktowy. Można się wyszaleć, wytłuc, można powiedzieć. No i od tamtej pory już 3 lata prawie że minęło. Jak uczęszczam na te treningi, wyjeżdżamy do Radomia na turnieje. Także poznaje się dużo ludzi ciekawych, dużo możliwości, jakie ludzie mają po takich urazach. No, super sprawa jest po prostu. Uważam, że Marek jest zawodnikiem niesamowicie ambitnym. Kiedy rozpoczynał treningi, był bardzo słaby, ledwo właściwie się poruszał. Dzisiaj możemy go tutaj obserwować na boisku, naprawdę świetnie sobie radzi. Chciałbym bardziej się rozwijać w tym sporcie, bo jest chyba jedynym takim sportem, w którym człowiek widzi postępy jakieś, bo na początku przyjeżdżałem od końca sali do końca sali, zajmowało mi to bardzo długo, a teraz zajmuje mi to sekundy, także człowiek się rozwija w tym, i chciałbym dążyć do tego, żeby w końcu osiągnąć jakiś, nie wiem, złoty medal, jakiś duży postęp, żebym chciałbym po prostu, nie wiem, może w reprezentacji Polski może kiedyś grać. Na ten wózek też czekałem, przesiadywałem się z jednego na drugi. Trochę to jest denerwujące, bo jeżeli się jedzie na zawody, to człowiek musi być dopasowany do tego wózka, nie ma. Wyjeżdża się na boisko i wtedy jest gra, a nie momenty, gdzie trzeba się poprawić, wsunąć, wysunąć, przywiązać. To już musi być człowiek dopasowany do takiego wózka. No i po 2 latach takiego, można powiedzieć, szukania rozwiązania, żeby zdobyć taki wózek, udało mi się. Wyłożyła za mnie taka pani właśnie ze sklepu medycznego. Powiedziałem, że to nie będzie trwało tak szybko, że spłacę. Mówi, Marek, znamy się nie od dzisiaj, także poczeka. No i do tej pory tak, ile mogę, co uzbieram, trochę i z renty też się odłoży. Także i z 1% też z fundacji, także cały czas gdzieś człowiek szuka tych pieniążków, żeby to spłacić, uregulować, żeby nie mieć tego zadłużenia. No ale już mam wózek, na którym mogę trenować, nie muszę przeskakiwać w trakcie meczu na inny wózek, bo tam
bo coś nie pasuje, czy poprawiania. No nie ma czegoś takiego. Wchodzi się, skupia się tylko nad grą, nad tym, żeby wygrywać, żeby dążyć do tego, żeby wygrała drużyna. Jeżeli nie zdecydowaliście Państwo, komu przekazać swój 1% podatku lub po prostu chcecie wesprzeć finansowo rehabilitację Marka, prosimy o wpłaty na konto. Wszystkim darczyńcom w imieniu Marka Cłapińskiego gorąco dziękujemy. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w bieżącym wydaniu programu Spotkajmy się w Strykowie. Na kolejny serwis zapraszamy za miesiąc. Do zobaczenia.